Jaszka wszystkim, to jego Cioel i witam was serdecznie w kolejnym filmie na kanale, który będzie już typowym, ostatnim typowym odcinkiem w tym roku. Zbliżamy się do końca 2022 i wypadałoby sobie ten rok jakoś podsumować, zatem zapraszam. Po pierwsze, garść statystyk. W dniu kiedy to piszę, 26 grudnia, kanał zdobył 8000 wyświetleń, co jest liczbą blisko dwa razy większą w zestawieniu z rokiem poprzednim. Jednak słabiej wypada watch time kanału, który wyniósł 117... Przepraszam, nie 117, lecz 107 godzin. A w zeszłym roku no, była to liczba większa, bo 165. Przybyło również 25 subskrybentów, a w zeszłym roku było to 42. Skąd takie różnice? To jeszcze omówię później. Trzy najczęściej oglądane filmy w tym roku to Last Stand o Berlin w Age of History 2. Nie wiem jakim cudem, naprawdę nie wiem, ale nie pytajcie mnie, ale odcinek nostalgicznego grania, gra w karty z Wally'ego, nie mam pojęcia jak do tego doszło. Oraz film Co Dalej. W tym roku najbardziej popularne były shorty. Mateusz Morawiecki Be Like, Okres Be Like oraz nowe DLC do Hearts of Iron 4. Tutaj można się też pochwalić, że ten pierwszy short zrobił już prawie 3000 wyświetleń. Wow! Też Mateusza Morawieckiego od Be Like i od razu milion wyświetleń. Dobra, wracając. Czemu jest taka różnica między poszczególnymi latami? Odpowiedzią jest moja regularność i długie zniknięcia. Gdyby nie to, prawdopodobnie kanał miałby dzisiaj subskrybentów liczonych w setkach, no ale niestety trochę załatwiłem, po prostu nie przyłożyłem się za olałem temat. Pominę teraz wspomnienia z 2022 i przejdziemy od razu do celów, które miałem na ten rok i do celów na rok przyszły. Oglądając film podsumowanie 2021, chce mi się płakać i śmiać, ponieważ baby cena mi było zachowanie regularności i podnoszenie jakości. Wprowadzanie na kanał większej ilości gier. Osiągnięcie liczby 200 subskrybentów. Bardzo chciałbym dojść do tej liczby. No bo powiedziałbym, że 100. Ale ta liczba jest już naprawdę realna. To jest już coś w zasadzie na wyciągnięcie ręki. To 34 osób brakuje nam, żeby dojść do setki, więc stawiam sobie cel trochę dalszy, to jest takie marzenie, dlatego nie mówię o tym tak bardzo w kategorii celu, ale po prostu wyrażam nadzieję, że osiągniemy tą liczbę, że będzie nas coraz więcej, to też jest dla mnie ważne. W momencie, kiedy to piszę, nie mam pojęcia, czy tą setkę uda mi się wbić, czy nie, ale nawet jeżeli tak, to będzie to totalnie na farcie. Teraz normalnie toczę wyścig z czasem, dlatego teraz na kanale się pojawia dużo shortów, żeby jednak dać radę z tą setką do końca roku. Regularność? To się samo komentuje. Więcej gier na kanale? No niby tak, jakoś, ale filmów też jest mniej. Jakość filmów? Tutaj mogłabym śmiało powiedzieć, że nie zawaliłem tematu i tutaj mam powody do dumy. Jakość dalej staram się podnosić i to widać już nawet na zestawieniu samych shortów z Morawieckim Be Like, a z ostatnimi shortami o SCP. A cena na wyrok? Szczerze? Tak. Chcę jedynie bardziej wziąć się za siebie, za kanał, prowadzić to już trochę bardziej na poważnie, na serio. Generalnie chciałem pokazać teraz mordę, ale doszedłem do wniosku, nie, to jeszcze nie pora, to jeszcze czas. Prawie na pewno na kanale pojawi się wymarzone przeze mnie Kerbal Space Program 2 oraz to później. Dużo później, ale prawdopodobnie wspaniałe, długo oczekiwane. Przeze mnie przynajmniej Crusader Kings 3. Zruszyłem się. A czy coś jeszcze? Nie wiem.
Remold trochę mi teraz pójdzie w odstawkę przez to, że weszły dwa DLC. Ciul drogie, których nie mam. Nie mam Ideology i nie mam tego nowego Biotecha. No ja po prostu nie chcę grać tak tych, bez tych dodatków. Ja nie chcę grać bez tych dodatków, bo są dosyć takie elementarne. Więc niestety, ale dupa. Europka Universalis 4 odpada, nie mam skilla w tej grze i jest jeszcze jeden problem, do którego zaraz przejdę, czyli stare serie na pewno nie będą kontynuowane, ponieważ te nagrywki i do Rima, i do Europki, jakie mam, są jeszcze sprzed mojego zniknięcia, a w tych grach, jak już wspomniałem, trochę się pozmieniało. Na pewno będzie więcej Riska, więcej gier z ludźmi, no ale to chyba dobrze, bo gry z ludźmi zawsze są miłe, przyjemne i zabawne, przede wszystkim zabawne. Zawsze jest ubaw, pobawy, jak nagrywamy coś wspólnie. No to cóż, zamiast tego podsumowania życzę wam wszystkim, żeby 2023 rok był lepszy niż 2022. Pewnie w wielu przypadkach nie będzie to ciężko. No i cóż, dzięki wam wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach.